Cześć, witam was wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj dokańczamy sobie temat kolonializmu z poprzedniej lekcji. No i mamy jeszcze jednego gracza, który siedzi sobie cicho, znaczy siedzi na zachodzie, czyli Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, które pamiętamy od czasów doktryny Monroe'a z roku 1823, o której sobie mówiliśmy, bodajże w przypadku wojny secesyjnej, nie jestem pewien, czyli nie mieszamy się w sprawy Europy, ale za to Europa nie miesza się w sprawy Ameryki. No, i w ten sposób Amerykanie dostają wolną rękę, jeśli chodzi o sprawy amerykańskie. No, i w ten sposób już w drugiej połowie XIX wieku Stany Zjednoczone się trochę aktywizują. Tutaj duży wpływ ma polityka Alfreda Mehena. Pisze się Mahan. Alfred Mahan. Nie wiem, ale nie dlatego, że dużo machał czy coś takiego. Alfred. Amen. On głosi tezę, że tutaj najważniejsza jest flota, żeby rozwijać siłę państwa, czy też poszerzać jego terytorium także uważał, że USA powinno przejąć właśnie pozycję takiej potęgi, właśnie głównie potęgi morskiej, yy, yy, przez co na przykład USA yy, powinno się kierować właśnie zdobyciem przewagi na Morzu Karaibskim, czy też yy, na Pacyfiku, a także skupiać się na jakimś przesmyku, który połączyłby Pacyfik z Atlantykiem, C yy, czyli tutaj, a to, to powiemy sobie za chwilę o kanale panamskim. Yy, Stany Zjednoczone... Yy, tak, żeby przejąć władzę na Morzu Karaibskim. Popierają powstania w hiszpańskich koloniach na Kubie i Filipinach. One wybuchają w roku 1895, i wtedy kongres upoważnia prezydenta do użycia siły, kiedy to w porcie w, 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 nagle wylatuje w powietrze amerykański okręt wojenny Maine. Co oczywiście jest bardzo podejrzane, prawdopodobnie było to jakby sprowokowane przez Amerykanów, znaczy Amerykanie mogli go sobie sami wysadzić, żeby tylko spowodować walkę. I w ten sposób wybucha wojna hiszpańsko-amerykańska, no ale już w 1898 roku ona się kończy, Stany Zjednoczone przejmują kontrolę nad Filipinami oraz Kubą i Puerto Rico, a także z czasem, ale to już na, na Pacyfiku, aneksują Hawaje i wyspę Guam. Same zdobycze sprawiają, że Ameryka staje się takim silniejszym zawodnikiem i także zaczyna bardziej ingerować w same Chiny, ale do tego sobie dojdziemy zaraz. Chodzi o politykę otwartych drzwi. Najpierw sobie zapiszmy. Czyli mamy 1898 USA, zajmują. Kuba, Filipiny, oj, Filipiny i Puerto Rico. Puerto Rico. Okej. Okay. Do Chin zaraz sobie przejdziemy, mówiąc jakby Chiny trzeba poruszyć tak jakby bardziej um, ogólnie. Przejdźmy sobie jeszcze trochę do tego, do tego całego kanału panamskiego. Ameryka walcząc o swoje interesy w Chinach, także walczyła o swoje interesy w Ameryce Środkowej i Ameryce Południowej i prowadziła politykę tzw. Tak dyplomacji dolarowej, czyli głównie przekupywali polityków tych państw, często małych i biednych. I uzależniały ich od USA, i oczywiście sprawiały, że oni prowadzili politykę, która Stanom Zjednoczonym odpowiadała. No i tutaj najważniejsze takie przedsiębiorstwa tych państw, jak plantacje trzciny cukrowej, tytoniu czy bananów, na których bazowały gospodarki tych mniejszych krajów, przechodziły często w ręce Amerykanów lub czasem bezpośrednio rządu USA. No i w razie potrzeby tutaj te zasoby. Udzielały poparcia lokalnym dyktatorom czy jakimś organizacjom, które oczywiście tworzyły zamachy stanu, usuwały niewygodnych polityków i tworzyły rządy, które były przyjazne, byśmy powiedzieli, Stanom Zjednoczonym. No i przykładem takiej akcji było przejęcie kanału Panamskiego. Powstawał on wtedy na obszarze Kolumbii ówczesnej i miał oczywiście olbrzymie znaczenie, bo miał właśnie połączyć Pacyfik z Atlantykiem. Powstała w latach 1904-1914. Choć oficjalnie oddano go do użytku w roku 1920. No i amerykański rząd oczywiście chciał przejąć nad nim kontrolę, a władze kolumbijskie na to się nie zgadzały. I wtedy Stany Zjednoczone poparły jakieś ruchy niepodległościowe w Panamie, których tak de facto do końca nie było. Wysłały tam wojsko, dowódcę floty kolumbijskiej przekupiły i dzięki tak zwanej amerykańskiej pomocy Panama w 1903 roku staje się niepodległą republiką. Na jej terenie znajduje się się oczywiście, kanał panamski. Oczywiście, wdzięcznie Amerykanom za wielką pomoc przekazują im kanał panamski, którego, nad którym kontrole Stany Zjednoczone sprawowały aż do 1999 roku. Czyli, jak widzimy, tutaj typowa, byśmy powiedzieli, manipulacja. Czyli, czyli zapamiętajmy sobie, Stany Zjednoczone w 1903 roku dostają w dzierżawie od Panamy kanał panamski sobie kanał panamski, znaczy wtedy tereny, na którym go tworzono, do USA, no czyli ważna rzecz dla Amerykanów. No oczywiście nie wolno też zapominać o samej Rosji, która była silnym, byśmy powiedzieli, kolonizatorem na tej zasadzie, że Rosja głównie zajmowała tereny wschodniej Syberii. Już w zasadzie mówi się, że między końcem XVII wieku a początkiem XX Rosja statystycznie w ciągu każdego dnia przyłączała obszar o powierzchni około 80 km kwadratowych. To jest obszarem bardzo dużym, jak na taki przyrost byśmy powiedzieli, terenu. No a tu głównie chodziło właśnie o tereny Syberii, w większości puste, Kaukaz, czy też dalsze obszary Azji Środkowej, oraz też zajmowała część Chin. Tam powstawały głównie bazy wojskowe, czy też miasta, ale znaczy bazy wojskowe niektóre z czasem się przedstawiły w miasta, na przykład Władywostok pierwotnie był bazą wojskową, zresztą nazwa. Po rosyjsku, znaczy rządzący wschodem, i powstał on w pierwotnie chińskim kraju nadamurskim. Jedyny jednak taki większy obszar Rosji, który leżał poza samą Azją, mianowicie Alaska, została oczywiście odsprzedana, co pewnie wiecie, Amerykanom za psie pieniądze w roku 1867, gdyż wtedy Rosjanie myśleli, że Kanada poczuje się osaczona jako kolonia Wielkiej Brytanii przez Amerykanów od tak południa i zachodu. No i wtedy oczywiście wybuchnie wojna między Wielką Brytanią i Stanami. Oczywiście ten pomysł nie wypalił. Rosjanie też myśleli, że tam nic nie ma. A z czasem okazało się, że jest tam oczywiście złoto przyszłości, czyli ropa. No i też złoto zwyczajne tak naprawdę. Ale no, to był wielki błąd Rosjan, który myślę, że do teraz nie mogę sobie wybaczyć. 1867... Dokładnie, jakie to były stawki, za ile to sprzedawano, też jest powiedziane w jednym z filmików. Podajże przy amerykańskiej wojnie secesyjnej Alaska. Już teraz mam powiem, że nie, nie pamiętam tych danych do USA, a tam to ładnie podałem, więc odsyłam do przeszłości. No i teraz pora myślę, że na sprawę chińską, którą tak trochę oddalałem. Więc Chiny to jest jakby taki ważny zawodnik, bo one od 15 roku od 15 wieku wprowadzają zakaz wypływania poza wody przybrzeżne i opuszczania kraju, gdyż Brytyjczycy się strasznie zaczynają izolować. I w, na przykład w 1757 roku zamykają wszystkie porty. Wobec Europejczyków, znaczy na handel zagraniczny, oprócz kantonu, czyli kanton staje się takim jedynym portem do handlu. No co oczywiście się nie podoba trochę Europejczykom, bo to Chiny to jest duży rynek zbytu, tam było zawsze dużo ludzi, jest do teraz. No i starano się mieć jak największe zyski z handlu. No i Brytyjczycy też, żeby żeby trochę tych Chińczyków wyzyskać zaczęli im sprzedawać w dużych ilościach opium, które oczywiście łatwo uzależniały, sprawa, że oni chcieli kupować tego jak najwięcej zresztą opium było wytwarzane z maku, więc było łatwo łatwe do produkcji no i to sprawiło to, że Chińczycy się szybko narkotyzowali, uzależniali. No i to się bardzo nie spodobało, spodobało oczywiście władzom chińskim, bo wiedziały, że to jest jakby taki plan wewnętrznej destrukcji. I w 1839 roku Chińczycy zarekwilowali około 20 tysięcy skrzyń z opium. No i oczywiście kupcy brytyjscy, którzy na tym stracili kupę pieniędzy, przedstawili to w samym parlamencie brytyjskim, w ogóle w mediach ówczesnych jako w znaczy mediach, wtedy prasie, jako skandal, że to działanie przeciwko swobodzie handlu w ogóle obraża to też przecież koronę brytyjską. No i w rezultacie Wielka Brytania wypowiada wojnę Chinom, zwaną też pierwszą wojną opiumową, która trwała w latach 1839-42. Ale zanim sobie przejdziemy dalej, to sobie może o tutaj ładnie odkreślmy. Napiszmy sobie Chiny. No i mamy rok 1757. Blokada na handel z wyjątkiem portów w Kantonie, pamiętajcie. Blokada na handel. A 1839 do 42 mamy pierwszą wojnę, pierwsza wojna opiumowa. Brytyjczycy, no. Jak się pewnie domyślacie, wygrali. No i w zamian za to Chiny musiały przekazać Wielkiej Brytanii port w Hongkongu, który do kiedy był? Do roku 1997 był jeszcze całkowicie własnością brytyjską. Oni Brytyjczycy oddali Chinę w 1997 roku, czyli całkiem niedawno. Hongkong no i wkrótce następowała seria takich podobnych układów, które wiązały Chiny z mocarstwami z mocarstwami Europy między innymi z Rosją, czy też z Niemcami no i w, w, w ten sposób w zasadzie Chiny zostały dzielone na takie strefy wpływów handlowe z których każde państwo europejskie czerpało swoje określone zyski Warto też powiedzieć, że od połowy XVII wieku władzę sprawowała mandżurska dynastia Qing w Chinach. Qing kontynuowało właśnie takie rządy. Stare byśmy powiedzieli feudalne, zależności feudalne, co przyczyniło się do powstania e, tak zwanych tajpingów. E, czyli to byli w zasadzie tacy ubodzy chłopi. Powstanie trwało 14 lat, od 1850 do 1864 i pochłonęło prawdopodobnie około 20 milionów ludzi. Wcale to nie było w większości wojsko, tylko w znacznej mierze około, nie chcę was kłamać, ale około 15 milionów, z tego co pamiętam, to była ludność cywilna. Oni się zbuntowali właśnie przeciwko temu uciskowi feudalnemu, przeciwko temu systemowi. Byśmy powiedzieli w czasach dzisiejszych. No, zostało ono krwawo stromione nie tylko właśnie przez Chiny, ale także przez oddziały Europejczyków, które wtedy Chinom pomagały, gdyż rzeczywiście nie było to w interesie Europy, żeby tam były zaprowadzane teraz jakieś inne władze, skoro Chiny były całkowicie zależne. W tym samym czasie też wywołały, wybuchały kolejne wojny opiumowe, a konkretniej. Dwie wojny opiumowe, znaczy niektórzy to łączą w jedną, niektórzy dzielą to na dwie wojny opiumowe. One się odbywały w latach 1856-1830, ale tutaj nas jakby najbardziej interesuje ta pierwsza wojna opiumowa, ale druga, no i trzecia, bo to, tam był rok przerwy po 1958. Wojna opiumowa doprowadziła do tego, iż m.in. w Pekinie Pekin otwarto dla cudzoziemców, tam powstały ambasady tych zwycięskich mocarstw, w Wielkiej Brytanii głównie. Rosja zyskała tereny, pomimo że nie, nie brała udziału w samej wojnie. Sami misjonarze mogli teraz znowu szerzyć religię, mieli, zyskali prawo z powrotem do własności. No, Chiny stawały się po prostu coraz bardziej uzależnione od państw, od mocarstw w zasadzie europejskich. To lata 50, 56. 60, a samo powstanie typingów, tak jak sobie mówiliśmy, 50, 64 I to trzeba już orientować się, 1850, 1864, oczywiście zostało ono stumione, powstanie typingów, powstanie typingów, no okej, okay. yy, no ale z... z yy, Udział tych Europejczyków też się nie podobał oczywiście mieszkańcom Chin. Mogli być, mogli być niedoedukowani, nie ale nie byli głupi. Yy, I wiedzieli oni, że jeśli yy, 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 Europejczycy tutaj przychodzą, to jest zawsze coś niedobrego. Albo sprowadzają opium, albo wojnę. I dlatego powstały tak zwane ruchy do niszczenia obcych diabłów. To jest nawet taki rysunek obcego diabła, takiego smoka ziejącego ogniem i to był wizerunek Europejczyka. Oczywiście nie, że oni tak myśleli, że Europejczycy wyglądają, ale tak ich uosobiali, z takim czymś strasznie szkodliwym. Ee, jedną z takich organizacji było, jeśli to dobrze czytam, ihequan. Y Pisze się Y-I-H-E-Q-U-A-N. Zapiszę to sobie, znaczy zapiszę Wam. Ihequan. Y Zapiszę wam Ihekuan, taki remik. Czyli inaczej bokserzy, a pełna nazwa brzmiała pięść w imię sprawiedliwości i pokoju. I oni wywołują w roku 1899 powstanie, tak zwane właśnie powstanie bokserów. Oni sami się trudnili też w takich walkach, ale no, nie, mów, nie chodzi tutaj o to, że była jakaś tak grupa nie wiem, bokserów, którzy się zbuntowali, broń Boże. Powstanie bokserów w roku 1899 do 1901 roku samych powstańców tajnie popierała cesarzowa cechy i regularna armia, no bo bokserzy atakowali głównie cudzoziemców, na przykład tą dzielnicę europejską w Pekinie, co mówiliśmy, żeby były te ambasady, no ale powstanie zostało zbrojne, stłumione, zbrojnie stłumione przez łączne siły aż 8 mocarstw Rosji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, USA, Włoch, i Austro-Węgier znaczy, przepraszam, nie i Austro-Węgier, tylko Austro-Węgier i e, Japonii Bo Japo ale o Japonii jakby powiemy sobie e, za chwilę e, no te oddziały oczywiście pokonywały powstańców, którzy walczyli głównie bronią białą e, a w tym czasie Europejczycy oczywiście już mieli choćby te e, maksimy e, czyli rok 1899 do roku 1901 powstanie bokserów Wstanie bokserów. Okej. Okay. No, i jednym słowem, Chiny tak naprawdę upadają w oczach. Przypomnijmy sobie, że Stany Zjednoczone prowadzą też właśnie tą politykę otwartych drzwi, znaczy zgłaszają, że powinno się prowadzić politykę otwartych drzwi wobec Chin, która tak naprawdę polegała na tym. Zresztą wprowadzona w 1899 roku, że miały być zlikwidowane te strefy wpływu mocarstw. A, a zasada wolnego handlu. Co tak naprawdę Amerykanie liczyli na to, że ich gospodarka, jako że się była silna, bardzo dobra, kapitalistyczna, e, liczyli, że wyprą kupców innych państw i tak naprawdę zdominują ekonomię chińską i, e, i w, no, przejmą w ten sposób częściowo w, oczywiście, uzależnią od siebie Chiny. Czyli 1899 polityka otwartych drzwi. Czyli Open Doors Policy, to jest polityka. Otwartych drzwi. Otwartych drzwi. Ok. No i Chiny, uzależnione w zasadzie od tych obcych mocarstw, spadają na znaczeniu. Na, na czele opozycji z czasem staje socjalista Sun Yat-sen. On doprowadza do wybuchu rewolucji w Chinach w roku 1911. Później w 1912 przez to musi abdykować ostatni chiński cesarz Yi, Chiny stają się republiką, później niestety dochodzi do krwawych wojen domowych pomiędzy dowódcami wojskowymi i państw całe pogrąża się w chaosie, ale co się dało da, dziale, dalej z Chinami i jak doszło ostatecznie tak naprawdę do wprowadzenia komunizmu w Chinach później. E, o tym sobie powiemy w innych odcinkach. E, przejdźmy jeszcze sobie kończąc do Japonii. E, sama Japonia jest tutaj ciekawa, gdyż ona była strasznie zacofana jeszcze. E, jeszcze tak naprawdę w pierwszej połowie XIX wieku tak naprawdę przypominała trochę feudalną Europę, gdzie mieliśmy, gdzie mieliśmy cesarza uważanego za Boga, Wodza wojskowego szoguna, kraj podzielony na 300 księstw, które są toczą wojny, wymordowują się, w zasadzie ludność się nie zmienia, bo starców czasem się nawet morduje, bo byli słabi, dzieci też, ale jako taka ludność się morduje, rozmnaża morduje i wiadomo, że to się utrzymuje wtedy na podobnym poziomie. I, i całkowicie Japonia izoluje się od wpływów zewnętrznych, na przykład za podróż zagraniczną groziła kara śmierci. No ale na początku. Yy, znaczy, z czasem. Z, z czasem jakby Japonia się otwiera. Szczególnie w 1853 roku takie wydarzenie, jakie podobne jak miały tam miejsce, kiedy flota amerykańska komandora Matthew Perego Dopłynęła do wysp japońskich, i widok tych statków, tej nowoczesności e, zainteresowuje Japonię i zmusza ją w zasadzie do otwarcia e, swoich portów dla obcych kupców. To jest rok 1853. E, no i rozpoczęło się tak e, zwane japońskie oświecenie, zwane też e, epoką Meiji. To można sobie zapisać. Meiji. Um, to mówimy, że to są lata 68 1912 1868, e, w, na przykład, wtedy cesarz Mutushito odzyskuje pełnię władzy, likwiduje też rząd shoguna, tego naczelnego wodza wojskowego. E, sami samurajowie, którzy się sprzeciwiają temu, zostają po prostu wymordowani, e, zostają znoszone te przywileje feudalne, no, mamy wielką zmianę. W, Swobody obywatelskie zostają wprowadzone, zniszczona zależność feudalna, nowa administracja scentralizowana, przeniesiona zresztą z Kioto, które pierwotnie było, można powiedzieć, taką silną stolicą, do Tokio. Ustanawia się konstytucję, która tak naprawdę wskazuje, że cesarz nadal jest bogiem, ale. Jest to już konstytucja. Zostaje wprowadzony obowiązek szkolny, powstają uniwersytety i to wszystko, tak naprawdę, razem z wojskiem, silną flotą, która zostaje budowana w połączeniu z takimi japońskimi cechami ducha, daje niesamowite efekty. Japonia staje się. St 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 Silnym graczem już pod koniec XIX wieku, w wojnie z Chinami, która miała miejsce to jest tak zwana pierwsza wojna chińsko-japońska lata 1894 95 rozbija całkowicie Chiny i na morzu, i na lądzie i przez to, przez to staje się właśnie, między innymi, tym, który też benefituje z samego powstania bokserów. No ale to też zaniepokaja, zaniepokaja mocarstwa europejskie które starają się odizolować Japonię, starają się zabierać jej te zdobycze terytorialne przy tych wojnach, znaczy nie pozwalać zbytnio rozszerzać swojego terytorium dlatego też Japonia, która sama jest odizolowana jako wyspa nie ma jakichś bogactw naturalnych będzie dalej dążyła do tej ekspansji między innymi na przykład do zajęcia Korei, co jej się udaje w 1990 roku, gdzie ma bogate złoża szelaza, miedzi czy węgla no ale też zostanie to odzwierciedlone Później w militaryzmie Japonii po I wojnie światowej. No i to by było tyle, jeśli chodzi o ten dzisiejszy temat. Ja wiem, że on jest trochę taki przemieszany, trochę się wydaje, że to jest dużo wy faktów wyrwanych z kontekstu, ale nie przejmujcie się tym zrobimy później lekcję o relacjach międzynarodowych w drugiej połowie XIX wieku. Skupimy się tutaj szczególnie co prawda na Europie, ale pozwoli nam to z czasem wszystko usystematyzować. O co tu chodziło i co się działo w Europie, bo nas tu interesuje głównie ten przebieg przyczynowo-skutkowy. Co się dzieje, jak wygląda sytuacja na świecie, jak to się napiętrza i doprowadza ostatecznie tak naprawdę do wielkiej klęski Europy de facto, czyli do pierwszej wojny światowej. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku, wpisując facebook.com ukośnik A ⁇ Naukę. W razie pytań prosimy o kontakt przez a.gmail.com lub wiadomość na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę.